Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić automatyczny restart MikroTika, tak żeby on się uruchamiał ponownie codziennie, na przykład o godzinie 23.30. Jest to bardzo proste. Najpierw się łączymy oczywiście za pomocą winboxa z naszym mietkiem, czyli MikroTikiem. Łączymy się i tutaj w zakładce system szukamy schedulera. Mamy scheduler. I co dalej? Musimy dodać nowe zdarzenie. Na przykład sobie wpiszmy tytuł zdarzenia jako restart, albo reboot. Reboot. Start date. Nie wiem, jaką macie datę ustawioną na mikrotiku, więc ciężko mi powiedzieć. Dla na bezpieczeństwa najlepiej sobie wpisać jakąś dziwną datę typu, na przykład, nie wiem, może to być na przykład rok uruchomienia systemu operacyjnego Linux. Chyba to był Januar, tak? Start time 23.30, tak jak mówiłem, sekundy mogą zostać. Interwał codziennie, żeby to się działo, więc wpisujemy 1D codziennie, będzie się to działo. Co jeden dzień, co jeszcze? To jeszcze nie wszystko. Musimy sobie wpisać jeszcze komendę, co ma robić. I wpisujemy system Rebot. I to powinno wystarczyć. Nasz router będzie się codziennie resetował o tej godzinie o 23.30, a do czego to jest przydatne. Jeżeli macie jakiś router z uwaloną pamięcią NAND, który lubi się zwiesić, no to to zminimalizuje jego zwieszanie się. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zadziała, jeżeli na przykład on się zwiesi i później nam wyjdzie tutaj scheduler. Trzeba by sprawdzić. Ale to już trzeba po prostu sobie przetestować. Dobra, klikamy up i OK. Mamy zdarzenie dodane. I od tego momentu nasz routerek powinien zacząć się ribotować codziennie o 23:30-37 sekund. Także dzięki do następnego filmiku, cześć!